Cześć, z tej strony Enek.pl i witam was w kolejnym odcinku z serii mapki Feed the Beast. Ostatnio nie było odcinków, był problem z dostawą prądu, trochę mi się mapa przez to popsuła podczas nagrywania prąd z gaz i była lipa. Musiałem posprawdzać, znaczy mapa całkowicie się nie zniszczyła, nie skraszowała, ale jakieś tam błędy musiałem popostawiać na nowo bloki, poaktualizować je i tak dalej. Czemu ja nic o tym nie wiem? Czemu ty o tym nic nie wiesz? A właśnie, Klopero jest dzisiaj ze mną. Znowu mi się nudzi. Cześć, Klopero. Nie, dzisiaj będzie. Zadanie, jakie dzisiaj będziemy wykonywać, to The Rings. I Klopero dzisiaj będzie moim Samwise Gamgee. A ja będę szedł do tamtego Mordoru. Zniszczyć te pierścienie. Aha. Tak. Jak to było? 7 pierścieni ofiarowane władcą rasy ludzkiej? Jakoś tak, ja już naprawdę dawno tego nie oglądałem. No dobra, ale jeszcze coś o zmianach, może tak powiem. Tam doszły mi jakieś mutacje niepełne, common i cultivated. To cały czas z tym walczę. Staram się coś pokombinować, nie wiem, wam pokażę, żeby nie było. I tak mu się nie uda. To mi się nie udało. Cultivated. To wszystko. Ja to krzyżuję poza kamerą, bo z Klopero chcemy zrobić poradnik. Nie? Chcemy zrobić poradnik? To nie. Od zera do Forestry Mastera. Czy jak to nie. Ewentualnie Extra Beastmastera. No i Extra Beastmastera. Od początku tam prawdopodobnie będzie 5 odcinków z tego wszystkiego. Patrz, jaki breakdancing. No widzę właśnie. Krowa z grzybem tańczy. Zagrzybiałe krowy. Co tu się jeszcze coś... O! Czemu ich nie myjesz? Co? Czemu nie myję? Krów? Czemu ich nie myjesz? A ja wiem. Meadows. Czekaj, ja tu miałem jakiś... Forest. Nie sprawdzam. Musiałbym kombę poprzerabiać. Bo honej dropy mi się pokończyły. Ale dobra, lecimy dalej. Celem jest The Rings. A więc, mój drogi Samwise Gamgee. Pierwsze co... Aha, już mam Red Matter. Żeby nie było. No tak. I zdążyło się go tyle narobić. Plus to, co jest tutaj. Czasem trzeba to przenosić. Cały czas się robi. Nie wiem, mnie to cieszy. Ta maszynka naprawdę jest samowystarczalna, to ja tu nie muszę nic więcej robić. Patrzcie, jak to zapieprza. Tu już też jesteśmy... Tu jest jakiś bug oświetleniowy. Bug. Ale nie wiem, już jestem... Pozostaje mi jeszcze tylko chipsety porobić i też to zadanie będzie... mogło być zrobione. Z tymi chipsetami, rurami. No to co, zabieramy się do roboty, nie? Może pierwszy sobie zrobimy amulety. Evertight i... Co? Ja się dziwię, że jeszcze ich nie masz. No bo widzisz, ja tak gram, że nigdy ich nie potrzebowałem. Może potrzebujemy wiaderko. Cześć, zróbmy to tak. Się Klopero, nie śmiej. Nie, ja się z komenta śmieję jednego. Ja znam. Dobra, więc co ci trzeba teraz? Ale wiesz co, zrób sobie dwa Vulcanite. Mówisz? No pewnie. Ale przecież one zostają. Ale to i tak do jednego celu będzie ci potrzebne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć jeszcze z wodą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, jest sześć. I jedno na przyszłość. No. A więc tak... Na Feed the Beastie powiem tak. Na Feed the Beastie pójście na maksa w Equivalent Exchange'a jest sprawą konieczną, nie? I to w ogóle nie psuje rozgrywki. Natomiast jeśli ktoś normalnie w Minecrafcie zaczyna od ekwiwalenta,
To mu się gra szybko znudzi. No, bardzo szybko. I Evertight. Dobra. Pogaduchy ułęka. Na temat spraw różnych. Wiaderek się musi... Musimy porobić pierw trzeba wykuć je. Te pierścienie. Więc będziemy potrzebowali żelastwa. Co nie? Nieco. Wystarczy ci. Masz za małe ręce. Tylko 12 milionów. Wiem, frajer ze mnie. No. Iron bendy zrobimy w ten sposób. Wiesz co, ja bym zrobił enek drugą maszynkę. Do czego? Taką samą. Ale do czego? No do czego? Do EMC, of course. Dlatego, iż gdyż będziesz potrzebował od groma tego EMC w gem zbroi. Mówisz? No. Ale ja mam jeszcze inne motywy na tworzenie EMC. Poczekaj, na przykład Bowmill. Potrzebuję co najmniej 9 pierścieni. Może mniej efektywnie, ale zasada działania ta sama. Denerwujące jest to, że trzeba wkładać ten Evertite. Znaczy, no, Vulcanite. Czekaj, bo ja sobie jeszcze jeden, bo Sweet Wolf Rending Chain sobie zrobię. Razy dwa. W sumie razy trzy, bo tam jest jeszcze te. Te kozackie pierścienie są do zrobienia, nie? Pewnie. I tak, Black Hole Band. Zobaczmy. Co to robi? Co to robi? Black Hole Band? Poczekaj, na razie sobie to skraftujmy. A bo jak chcesz, ja mogę kraftować, to już tłumaczyć. Nie było mnie? Bo on przybliżaj. No, to będzie dobre. Ty będziesz tłumaczył, co dane pierścienie. No, ja go będę kraftował w tym momencie. No wiesz, mało jest osób, które nie znają ekwiwalenta. Ale jeśli są takie, no to oczywiście. Jaki żeś skrafcił, powiedz mi. Teraz robię Black Hole Band, który przyciąga, no. No, właśnie. On przyciąga do gracza przedmioty z dość dobrego dystansu, że tak powiem. Nie trzeba się narażać nad lawą, skakać na blok jeden, jak można go sobie przyciągnąć pierścieniem, nie? Czekaj, nie. To zawsze no. Jest... To też może uratować diamenty przed spamięcią do lawy, nie? Jak kopiecie nad lawą. Dokładnie. Jeśli wsadzicie ten pierścień do torby alchemicznej, nie wiem, czy masz ją. No, o, wiecie? Gdzieś się tak zadziałało. Tak, mam. To będzie wsadzać do torby alchemicznej albo do chesta, jeżeli na przykład byśmy... Do chesta dacie właśnie pierścień. Włączony. No, teraz. Nie, on się sam włącza. Sprawdź, popatrzcie, czekaj. Się wrzuca się samo do skrzyni. Jak on się sam włącza, dzieci. Ale jak to zajebiście wygląda. Taki odkurzacz, nie? No. To jest główna zasada tego pierścienia. Główna? Gówniana. No. Dobra, kolejnym pierścieniem, moim ulubionym, jest Swiftwood Rending Jail. No a kto nie lubi tego pierścienia? Pióra są potrzebne. Ja miałem gdzieś pióra. Piór le pióra. Te pióra... Nie ma. Mam piórko. Wiesz, kiedyś z zombiaków wypadało. Chyba nawet nauczone nie miałem. No, kiedyś tak było w którejś tam, bo 1.7.3 wersji starej. Ja sobie wezmę cały stack. My naprawdę... Valve? To my było. My naprawdę stać. A szczerze ci powiem, Enek, że te starsze wersje miały taki... Nie wiem... Taki fajny klimacik. A? No. Chyba jak zwykle nie tak. Naprawdę. Jak pierwszy raz serwer postawiłem, taki dla kumpli, to kurde, się fajnie na nim grało, nie? I to była vanilla, tylko nie było modów. A, bo to wiesz. Dobra, mamy dwa switchów. Jeden już sobie biorę dla mnie. Drugi wsadzam kradniesz. Do
drugi wsadzam do skrzynki z zadaniami. Do czego jest ten pierścień? Daje Do nam. latania, ciskania błyskawicami, jak jest burza albo deszcz, albo odpychania mobów. Tak się fajnie creepery czyści z platformy. Nie? Nie chce się włączyć. R. Ale. No R to on sobie pluje tymi. Dwa razy spacja. I skocz w przepaść. Wciskając nie próbuj. R, jak wypier. No dawać krowa, nie? Nie, musisz dalej być. Kabum! To jest bardzo fajna zabawa. Ty zabiłem ją. No. Ale dobra. Ciskając R właśnie ciskamy takie tornada. Podwójną spacją letamy, spadamy shiftem. Tak jakbyśmy normalnie na A co jest jeszcze otarcza odpychająca? Tak. Przyjdziemy, jeżeli by tu był jakiś potwór, ale tu jest za jasno na potwora. I nie ma. I on by został odpychany. No, podobne zasady działania do tego torcza z Industrialcrafta, co jest tutaj na bestii. To nie jest torcz z Industrialcrafta. Jak on nie jest Industrial? No. Dobra, mniejsza z tym. Lećmy dalej. Kolejnym pierścieniem jest A Ring of Arcana. Już nie pamiętam, jak się go craftowało. Ja ringi... To jest połączenie kilku pierścieni, czterech konkretnie. To może tylko sobie na końcu zrobimy. I to są, nie są torcze z Industrialcrafta, tylko z ekwiwalenta. To są Interdiction Torch. Czemu ja zawsze myślałem, że one są z tego? No dobra. Bo wyglądają tak dziwacznie. Ja tak futurystycznie. Harvest Goddess Band. Co to robi? W starszych wersjach Industriala nie mogłeś podeptać kropów. Ale też sieje i zbiera. Zbiera też? No, kiedyś zbierało. Nie wiem jak teraz jest. Potrzebujemy saplingów. Czekaj jeszcze raz. Ja tego pierścienia rzadko. Kwiatek i faplingi. Ty tylko o jednym myślisz. Nie, kiedy? Kiedy ja ostatnio o takim czymś myślałem? Enek, ale szkoda, że w normalnym Minecrafcie nie ma takiego fajnego różowego drewna. A po co ci różowe? Aha, to co w tej serii, no. O, to. Tak przepraszam od razu wszystkich, że się tak wtrącą. No ale co, trzeba czymś zagadać, jak Enek spala cały stack Dark Matera. No może nie cały stack, ale... Nie, no jeden. Czekaj, wezmę stack, a co? Stać mnie. No nie ma co. I powiedzmy, że trzeba zrobić to tak. Tak. Z reguły wygląda to tak, że są dwa dark matery, jeden pierścień i jakieś pierdoły dookoła. Czasami red matter. No. Harvest Goddess Band. Jak sobie tu pójdziemy, o widzisz, znika. Kosi na G. I w połączeniu, jeżeli damy sobie Black Hole Band, mamy automatyczne zbieranie. Ja wam to mogę pokazać. Wezmę też i ten pierścień. I to chyba nie korzysta z EMC nawet. Widzicie? Jeżeli sobie włączę, automatycznie mi zbiera. Zajebisty kombos. Ale później jest pierścień, który potrafi dokładnie to samo. Czekaj, muszę powyłączać. Na Dark Matter pedestal. O, popatrzcie, jak te nasiona ci latają za oknem. No widzę. Już nie latają. Też nie, trzymają się dalej, bo on jest włączony. No, w skrzyniach zawsze będzie włączony. Znaczy chyba. Znaczy nie wiem, znaczy może. Znaczy kurde, nie wiem. Dostwo. Dobra, kolejnym Void Ring.
To jest ciekawy Co to pierścień. robiło? Nie pamiętam, co to robiło. Zero Ring zamrażał. Void Ring chyba podpada, nie? Nie. Void Ring skupiał wszystko w sobie. A, to jest połączenie Gem of Eternal Density, który No i przerabia Black Hole swój... Band. Co? Czyli Red Matter. Poczekaj. No właśnie. Trzeba będzie łączyć teraz red materkami. Ja to wszystko na razie tu wrzucę, bo mi jest to niepotrzebne. A jakiś porządek muszę mieć. Weźmy Red Matera, no bo bez tego to nic nie poradzimy. 12 starczy. A jak tam produkcja nad? Dobrze. A jak kiedy będziesz live streamował? Kiedy? Nie No. wiem, jak widzowie będą chcieli, to będę live streamował. Jak nie będą chcieli. No wiesz, nie pomyślą, no to kurde, no to. Potrzebujemy Gem of Eternal Destiny. Destiny. No. Nie, bo ja zaraz kolorem Literówki zacznę. NK, ciąg dalszy. Dokładnie. A Obsidian. Będę cię tym gnoił, naprawdę. Why me? Why not? Kolpero. Nie, to miało być. Czekaj, znowu coś popierdzieliłem. Tak. A wiesz co? Pewnie, że popieprzyłem. Kolpero. Ja ci dam kolpero. Obsydian, dwa Przez to obsydian. twoje kolpero. Myślisz? Ja ci teraz spokoju nie dam, no. Bo to miało być tak, panie Kolpero. Aha. O nie, bo wszystko weź się. Zadaniem tego główienka jest. Czekaj. Może mam tu jakąś skrzynię. Ja mogę Niepotrzebną. tłumaczyć. O, tu go wrzucę. Gdzie przerabia wszystko? Co mu tu wrzucimy? Wrzucę mu stack kobla. Powinienem wrzucić pewną. Nie, tylko surowce jak węgiel czy coś takiego. Ale kiedyś. Aha, bo to Voidring będzie przerabiał koble. No. Dopiero Znaczy, jak chyba będzie. nawet nie on. Więc jak mamy jakiś surowiec, są złoto. Przerobił go na diamencik. Plus to, co tu jeszcze ma gdzieś tam schowane. Dobra. O, fuck. Przerobił mi wszystko. Pamiętajcie, jak go włączać i gdzie go włączać. Bo was normalnie rozwali. Dobra, co on tam jeszcze potrzebuje, ten Void Ring? Black Hole Band. Okej. Drugi raz to samo. No i cóż, jak trzeba, to trzeba. No i co ten Wojtrink robi? To Zaraz. samo co? No, z reguły to ma takie same zastosowanie jak. Oh yeah, Void Ring. Jak dwa takie same pierścienia, z którego zostały krawcone. Ty, jak nie. Paj, on już jest włączony. Tranie jeden. O, ale widzisz, on zaczyna przerabiać tego kobla, ale nie wiem, czemu on go nie chce przerobić do końca. Bo nie ma wystarczającego EC, żeby Ilość. przerobić. Czekaj, zobaczmy. Może zobaczmy tak. Weźmy sobie staka kobla. Oczywiście. A już chciał cheatować. No, cheatować. Chyba ciebie. Chyba ty. Ja cheatowałem, tak. A to dlatego, że nie chciało mi się czekać. Boże, to schodzenie w dół. Sekiro 14 jest. Gravel. Kobol. Weźmy sobie dwa staki. Staki. O, przerabia. No Like I i said. ładnie. Oj, mi wszystko przerobi w tej skrzyni. Drań jeden. I tak można sobie zrobić ten kondenser.
Może droższym kosztem, ale przerabiający szybciej. Znaczy się tak, jeżeli. O, ja bym to mógł go wrzucić sobie tu do tej skrzyni. Tylko nie wiem, czy on by nie za szybko te Ale blazeloady mam przy. lagi. Chyba jak on to przerabia. Tylko. Patrz, coś się w ogóle dziwnego robi. A dlaczego się tak robi? Już ja wiem dlaczego. Bo to zamienia od razu. Popatrz, co tu się dzieje. On sobie ładnie zamienia blaze rody. Ale co się dzieje? Red matter i red matter znowu jest przerabiany na blaze rody. Czyli kółko donikąd. Tędy, mój drogi Samwise Gamgee, nie pójdziemy. Musiała być odrębna skrzynia. Iron Band kolejnym jest zadaniem, więc Iron Band. Nic piekielnie trudnego, jak to mawia Klopper. Nic totalnie trudnego. Tak. Zero Ring. Będziemy potrzebowali śniegu. Masz kompresor? Mam kompresor. No to jazda. Gdzie jest Water Cell? Jakiś powinienem mieć. Wiesz, co jest nowego w Forestry, takiego fajnego? Taki sneak peek ci powiem. Nie wiem, może oglądałeś, może nie. Ja oglądałem. Ale czy warto by było używać sobie Crushed Ice? Aha, bo to oni ten. O, to się inaczej teraz nazywa. Znaczy nie, Crushed Ice to do chłodzenia, ale. No Chłodzenia Liquid się. Ice to No, nie no, jest, no, bo no, jak no, ciekły no. lód. Miał być kiedyś nazwa. Liquid Ice. No, ciekły lód. No co to jest ciekły lód? No woda, nie? Mamy śnieżkę. Poczekaj, Zero Ring. I Crushed Ice. Już pamiętam do końca. Zero, Crushed aha, Ice dwie jest 10 śnieżki razy się. efektywniejszy od wody w chłodzeniu waszych silniczków kombustionowych. Jesteś pewien? Pewnie, 10 razy potężniejsze to jest. Jeśli masz stałą dostawę tego kruchego lodu, to możesz 30 silników na jednym tym squeezerze udźwignąć. Jeśli byś miał bezproblemowe ten dostawy tego. No coś w tym jest. Czekaj sobie. No bo skoro jedna pompa na zwykłą wodę udźwignie 3 silniki kombustionowe, no. No to jak jest 10 razy wydajniejszy, no to wiadomo. A, i jeszcze te, jakieś coolant cele można do tego wsadzać. Z Industrial Crafta do kombustionów też. Są 5 razy wydajniejsze od wody. Coolant cele, no pierwsze słyszę, no ale skoro tak mówisz, Mhm. czekaj, potrzebny mi będzie śnieg. No wiesz, odkąd Buildcraft trójka jest już na 1.3.2. Ale zrób blok śniegu i go sklonuj za MC. Ale jeszcze będę potrzebował. Fajnie, że mam lagi. Będę potrzebował. To ja mam. To ja powinienem mieć, nie ty. Nie, to ja mam lagi z obrazem twoim. Dark materowy shovel. Jest zajebisty. Nie. Jak to nie? Nie. Jak nie, jak tak? Nie. Tak? Nie. Tak? Nie. Zero Ring. Czym jest ten pierścień? To jest największe draństwo. Znaczy draństwo, no. Twoje, że śnieg zamraża wodę. Tyle. Jep. Widzicie, co się dzieje? To on robi. O nie! Co się stało? Lub, jak prawym przyciśniemy, tworzy nam śnieg. Znaczy, no, pokrywę śniegu. No śnieg. To zwykły. To ja użyję tego pierścienia do chłodzenia reaktora w mapce Feed the Beast. Będę hamem. Zrobię to. A co, śniegu czy lodu? Co? Śniegu? Czekaj, co to jest teraz? Ring of Ignition. Ach. Ring Ignition. Of... Ignition. Ja ci dam Ignition. Ignition. Ale tak się pisze. Przykro mi.
Oj, Flint, poszedł znowu. Mobius Fuel. Boże, jak ja nienawidzę tych itemów. Why? Patrz, nie pokazuje żadnego. Ha. Trzeba A ty masz zszy... saplingi w ekwipunku. Ale ja nie chcę saplingi. No ale mają małe MC przecież. Ja wiem, co ty chcesz. Ale czekaj, ja pamiętam, że miałem gdzieś jeszcze Flinta. Wyciągłeś CS, tak? Flint. Pamiętam, że miałem Flint. Nie ma. Jest Flint. Niemożliwe. A jednak. I znowu Irona nie mam. Pierścień mi wessał. Ale bym tam przyszedł i spalił ten dom. Bo co, bo ładny? Tak, za ładny. Raz, dwa, trzy. Nie stakuje się dziadostwo. Cztery i jeszcze Mobius Fuel. Będziesz musiał dwa razy ten ignition chyba robić. Też mi się coś tak wydaje. Na Boring of Arcana. O, to szukałem. Fajnie. Biała torba w białej torbie. Czy gdzie to tam było? O, jest. Torba Ceprzyn. Dobra. Ja jeszcze na zapas wezmę. Co mi szkodzi? Kto bogatemu zabroni? Już to powtarzam i będę powtarzał. Niech będzie, tyle starczy. A więc... Flint. A Eneka to sprostowanie odnośnie mojej reakcji Fit the Beasta na multi. Chyba zrobię coś odrębnego. Znaczy wiesz, no... Czekaj, czekaj, ja tego ringa na pewno tu nie odpalę. No, na pewno nie. Na pewno nie chcę go tu odpalać. Nie, no, nawet nie próbuj, nigdzie. Jedynie tak może, o... Prawym przyciskiem możemy Polecę na spawna. spalić. Nie, on po prostu tu mi tu wszystko zacznie tworzyć Wszystko ci ogień. zjara, dajże No. spokój. Wszystko masz z drewna. Aktywujemy go G i... Ja tu nie chcę ryzykować. Znowu mam laga. To nie laguj. No Zostało właśnie. nam A Ring of Arcana. Ja bym to wymówił Arkana, ale dobra. A ja sobie mówię tak. O, Harvest Goddess Band, Swift Wolf. Wiedziałem, no to tak jak mówiłeś. Zero ring. No, mówiłem. O Boże, czyli jeszcze więcej tych ringów będę potrzebował. Jeszcze jeden Swift Wolf. Ach, to już zużyję z tego, później sobie dokraftuję. Chociaż... Srał ich No ale pieniądze. widzicie, widzicie widzowie, tak to jest. Jak się ma za dużo ENC, to rozgrywka skupia się tylko i wyłącznie na craftingu. Craftingu, craftingu. Co tam jeszcze było? Zero ring, Swift Wolf mam, Harvest. Harvest to mam. Gdzieś. Harvest. Harvest. Kwiatki. Dwie kwiatki. Kwiatki. En kwiatek, du kwiatek. Nie. Potrzebuję kolejne Iron Bandy. Dlaczego? Ha 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 ha. ha. El ha. Czasami jest łatwo zapomnieć. Recepturkę. I co tam było jeszcze? Drugi Kloperiuszu. Ignition. Czyli... Ignition. Zero ring and ignition. Czyli na razie tego śniegu tu nie potrzebuję. Musisz mieć odpowiedni accent. Accent. E? Kiedy ja nie mam. Enek, a odnośnie tych wyzwań na multi, co myśmy mieli robić, tego Fibe Fit the Beasta, No, to my nie zrobimy. chcesz się ze mną zmierzyć? Nie, nie chodzi o to. Mieliśmy robić tą mapę, a nie ten.
Znaczy się tak, bo wychodzi wersja 1.3. Ja bym chciał może zrobić na 1.3. Nie wiem. To jest. Aha. Fajnie. Ale słuchaj, damy radę to zrobić, tylko tak jak ci mówiłem przed nagrywaniem. Nie chciałbym totalnie tej konwersji, tylko ten. Tylko to takie, co? To takie ja, co ja. To na razie niepotrzebne. To takie, co ja ci mówiłem, nie? Mhm. Secret project, tajne przez poufne. Poufne przez domyślne. Potrzebny. No dobra, jedziemy z koks. Zrobimy jeszcze te kilka ringów. Nie, Evertight. Do not use Evertight. Powinni to naprawić. Czemu? Bo to tak znika, nie powinno. Powinno siedzieć dalej, jako katalista. A, nie mo- a no tak, nie możesz shiftem, bo to nie jest ten kamień filozoficzny. No niestety. Dobra, mam 8 tych głupich ringów. Jeden, Dark Matter to jest naprawdę, potrzebujecie sporej ilości MC, żeby zrobić to zadanie. To nie ma, że boli. Sam Klopero wam potwierdzi. No, jak ja miałem, ile? 16 UFO? 12? No, a ja na razie żyję za pomocą jednego tego, jednego małego, kompaktowego, dziadowskiego maszynidła. Znaczy, czy takiego dziadowskiego, to może nie, ale... Ja, Enek by wygrał walkowerem. Idę miście, naprawdę. Kiedy ja się nigdy nie poddaję. Tak, to jest połączenie działania wszystkich tych ringów. Ringów. A nie, co ja zrobiłem? Mówię, wygrałbyś, nie przegrałbyś. Jeszcze nie połączyłem tych ringów, jak jestem lewy. Red Matterem. I teraz to, aktywujesz to będzie, ring of ignition. To będziesz Shapeless Recipe? Nie. Czekaj. Pierwsze Ignition, potem Zero, potem Swift Wolf, potem Goddess. A jednak Shapeless Recipe, a? A jednak? A jednak. O, nie lubię cię. Ty, najlepsze to jest to, że Harvest Goddess Band mi wróciło i Zero Ring. Co jest trochę debilne. No ale dobra, masz chyba już wszystkie pierścienie. Nie. Nie? Nie. Nie? Jeszcze został Archangel. Archangel Smite. Banalne do zrobienia. I genialne do grindowania potworów. Poczekaj, potrzebowali patyczki. Będzie chyba 12 patyków na jeden. 12, dokładnie 12. 12 na 12 łuku, znaczy na 4 łuki. A co, nauczyłeś się, jak się łuk kraftuje? Nie. Bach. To jest podłogowy sklepik redstone'owy. V2. By Enek. By Enek. Do myself. V1 był mój. Znaczy, no. Ja tego nie powiedziałem. Nie, nie. Nie, wy też tego nie słyszeliście. To jest zajebisty pierścień. Mam tu coś do zabijania? Nie. Nie mam. Nie, krowy może. O, jest, krowa jest. Jep. Jep. Samonaprowadzający system czyszczał. Prawym przyciskiem strzelamy jedną strzałę. To musiało paść. Lewym wypuszcza szereg strzał. Jeżeli strzały nie trafią, możemy je zebrać. One są generowane z EMC. A na G? Stara. Tryb G. G? No, G. Inaczej Gun Machine. Nie, Gatling Gun. Dopóki nie pamiętajcie, wyłączyć. I nie używajcie tego pierścienia w domu. Czemu? Co? Nie bawcie strzały ci nic. Nie bawcie się w tym pierścieniu w domu, ale mówię w domu, jako w domu. Jak aha, każdy magik mówił, nie używajcie tych sztuczek. Nie róbcie tych sztuczek w domu. Może w Brainiaku tak mówili. Bo wam wszystkich powybijają.
Dobra, sprawdźmy, czy jest Black Hole Band, czy jest Wolf Rending Jail, Zero Ring, Iron Band, Void, Bierz to, nie marudź! Harvest, Goddess Band. Czekaj, ja potwierdzam. Ignition. Ok. Ja to sobie muszę teraz spać. Zaraz, 9 tych celi jest, nie? To coś mi się nie zgadza, bo ty masz 10 pierścieni. Jak 10 pierścieni? 9 w skrzynce. Dwa razy rinko. Nie, a nie, 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 bo masz dwa razy zero ring w skrzyni. Ajajajajajajaj, a gdzie jest ring? Arkana masz w ekwipunku. No, teraz już jest dobrze. Tak. To teraz możesz brać. Tak, wiedziałem, że ten pierścień mnie zdenerwuje. I wszystko przerobi. Ale lepiej je powyłączaj, że, bo wiesz, bestia jest wybredna. Mówisz? The Wyłącz ring. Black Hole'a. The ring must be destroyed. Słyszysz? No czekaj, już go wyłączę. To wyłączone. Wyłączę. Ale... No, no nie, tu się może jarać. Dobra. No jak się ma jarać? Par. Gaszę śnieżkę. Aha, właśnie, zero ringiem można rzucać kulkami śniegu. Za darmo. Tego nie powiedziałem, dokładnie, za darmo. Dobra. Dobra, mój Samwise Gamgee. The rings must be destroyed. Niestety drużyna pierścienia została zabita. A Golum teraz się po nie rzuci. Ale chamstwo, ty. Muszę się pozbyć tego. Black Hole Banda. Pierwszego. Bo wszystkie pierścienie wrzucę. No! Ale Void Ring chyba masz jeszcze włączony. Nie, jest wszystko wyłączone. A jest. No właśnie. To ja znowu go wyłączyłem. Te pierścienie są złe. One nie chcą być zniszczone. Tak jak w filmie. A ma... O, a to jest twój Golum. Golum. Chciał mnie atakować. Czekaj, nie wiem, czy ja Iron Banda wrzuciłem. The Rings. Dupa. Jaka dupa? A-a. Czekaj, bo to było tu zaraz. A więc nagrodą jest... Udaję werble. W dzisiejszym turnieju nagrodą jest... Olej. Olej. Przydać się. Bardzo. Olej. Wiem, że mi się przyda. A tam później jest zadanie... Znaczy nie, przydać się. Czekaj, za pamięci nauczyć. Przydać się w celu z cieczami. Czycze? I mam laga. Ja tam to już tak już kończymy nagrywanie tego odcinka. Chciałem jeszcze w tym odcinku tak zrobić mniej więcej tego. Zasilanie do tego do. Ach, do czego to ja chciałem zasilanie to zrobić? Przypomnisz mikropera? Nie. Do mas fabrykatora. Tworzyć. I recyklery. Naucz się oleju. Dobrze. Tak jest, proszę pana. Dobra. Już mogę ginąć. Już mogę ginąć. Skacz. Skończ starym omegą, nie? Nie skacz. Nie skacz! Nie mam. Nie mam Sweet Wolfa. No, żebym się śmiał, jakbyś skoczył. Ja pierdzie. Ale mam zero ringa. Tak, to by cię strasznie ocaliło. Ten zero ring mi teraz do niczego nie będzie potrzebny. I Harvest Goddess Band. Chociaż Harvest Goddess Band się przy kropach przyda. Przy klop matronie. Nie? No. Kolb matronie. Dobra, ja sprawdzę ile jest tego odcinka. I zaraz wracam. Okej, jest blisko 40 minut odcinka, tak więc ten odcinek poświęciliśmy głównie na wykonanie tych pierścieni. Jeżeli to dla was za mało, to no przepraszam, no ale zadanie trzeba zrobić. Tam jeszcze pogadaliśmy sobie przy okazji trochę. Nie wiem, czy było nudno, czy nie nudno. Śnieg.
kiedyś go pozbieram, albo się stopi sam. I Klopero, robiłeś kiedyś orzełka w śniegu? Jak w realu? Tak. Co nie robił. Dobra, tak więc w następnym odcinku zrobimy już to zasilanie. Zrobimy umater. Z tego umater zrobimy sobie trzcinę cukrową, kaktus i te inne pierdołki, które nam będą potrzebne i prawdopodobnie zakończymy też zadanie z... gdzie to jest? Zadanie z tymi całymi rurami. Bo ich to mogę. Teraz to ja już mogę ich zrobić od razu. Tak więc... Tak, to będzie na tyle. Żegna z wami się Edek, enekfrodo.pl i Klopero Samwise Klopero Gamgee. Żegnam. The request to be destroyed. Nawet Golluma, ale wiesz co, nawet Golluma mieliśmy. Dobra. No. Opierzonego, ale... Słyszeliście mój oficjalny głos, także trzymajcie się. No i pa.